warto byłoby zwrócić uwagę na to, do jakiego człowieka apelują media. Jaki to jest model człowieka? Otóż jest to model, który składa się z trzech warstw. Pierwsza warstwa to jest warstwa uczuć i wyobrażeń. Te uczucia i wyobrażenia sprowadza się do dwóch podstawowych, mianowicie różnego rodzaju pożądania erotyczne i strach przed zagrożeniem, łącznie ze śmiercią. Druga warstwa to jest świadomość, która kontaktuje człowieka z rzeczywistością, a trzecia to jest jakby jego zakotwiczenie w kontekście społeczno-kulturowym, a więc w kontekście własnej kultury i własnego narodu. I teraz rzecz polega na tym, że jeżeli medium ze swej istoty już w punkcie wyjścia odrywa nas od rzeczywistości, bo jest tylko medium, to może bądź być wykorzystane albo do uderzenia nas w dół, albo w górę. Czyli w reklamie uderza się w ludzkie słabości, a więc w to, co nazywano eros i thanatos, a w propagandzie, której celem jest walka cywilizacyjna, próbuje się uderzyć w to, w co my jako ludzie, jako Polacy, jako ludzie wierzący, przy pomocy czego jesteśmy zakotwiczeni, a więc tak zwane paradygmaty albo archetypy naszej kultury. I w związku z tym zobaczcie Państwo tak, na poziomie tym takim najniższym, najszerszym, gdzie jest reklama, mamy albo pornografię na ulicach, albo satanistyczne jakieś obrazki. To jest to właśnie, to jest wszystko naukowo wyprowadzone. Uderzyć po słabościach, albo żeby człowiek stracił panowanie nad sobą, albo żeby się wystraszył. Więc pornografia i satanizm. Satanizm i pornografia. Natomiast od tej strony wyższej, intelektualnej, uderza się w archetypy, czyli jeżeli na przykład w naszej polskiej kulturze, czy kulturze chrześcijańskiej, w porządku poznania takim archetypem jest prawda, to trzeba tak deprecjonować prawdę, mówić, że każdy ma swoje zdanie, że to wszystko jedno, żeby ta kotwica puściła. A nawet wziąć ludzi na wysokim, jakby to powiedzieć, wysoko stojących w hierarchii społecznej, w strukturach administracyjnych państwa, żeby oni na przykład skłamali. W ten sposób obniża się autorytet społeczny tego typu instytucji. Czyli już obcinamy kotwicę prawdy. W porządku moralności takim archetypem jest uczciwość. A spróbujmy, żeby tak ludzie znani, autorytety, a troszkę pokręcili, a troszkę pokłamali. Czyli właściwie uczciwość, nieuczciwość, cwaniactwo, druga kotwica odpada. Trzecia kotwica dotycząca naszego zmysłu, piękna, harmonii, tak zarzucić brzydotą, brudem, że to wszystko jedno, gusty są, każdy ma swój gust. Trzecia kotwica odpada. I czwarta kotwica, a Pana Boga nieba, właściwie wszyscy ludzie niech sobie wierzą, kogo chcą. To nie ma żadnego znaczenia, to są jakieś subiektywne przeżycia. I odcinamy czwartą kotwicę. I w tym momencie człowiek wypada ze swojej kultury i z własnego narodu, ponieważ naród jest przede wszystkim poprzez wspólną kulturę. I w tym momencie tak, złapany przez pornografię, satanizm, oderwany od rzeczywistości i wybity z tych swoich odniesień kulturowych, z tych archetypów i paradygmatów. Kim jest? Nikim. Już go nie ma. Już zrobi to, jak mu zagrają. Ten człowiek już nie ma sił, żeby walczyć o siebie.